Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszej rozmowie z cyklu Prawo do Niuansu. Niuansu, którego w czasach medialnych polaryzacji, intelektualnych ekscesów potrzebujemy jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa nic by nam się nie udało. Prawo do Niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu poprzez Patronite, za które w tych trudnych czasach dla wolnych mediów ogromnie dziękujemy. Zapraszam także do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube. No, proszę Państwa, tam coraz lepiej, a nawet bardzo dobrze. Już ponad 15 tysięcy osób subskrybuje i idzie to zwiększanie się subskrybentów bardzo pięknie, za co dziękujemy. A dziś, proszę Państwa, przechodzimy do bardzo poważnego tematu, mianowicie do tematu polskiego antyklerykalizmu, o którym będziemy rozmawiać z Michałem Rauscherem. Dzień dobry. Dzień dobry. Kulturoznawca, antropolog, pracownik Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą Uniwersytetu Warszawskiego i w obecnej chwili autor książki, już Państwu pokazuję, proszę bardzo, Ludowy antyklerykalizm. O, nawet bliżej będzie. Proszę bardzo. Tak, to trzeba, bo to okładka jest świetna. Znaczy, to nie ja projektowałem, ale... No, taka jest wyrazista, prawda? To widzą Państwo tutaj. Cóż, słowo nie odda tego, co pokaże obraz. Więc, proszę Państwa, ludowy antyklerykalizm, dwa słowa o książce. Proszę Państwa, Michał Rauscher prezentuje nam taką panoramę zachowań, wystąpień antyklerykalnych ludu. Zaraz porozmawiamy, kto to jest lud w tej książce, bo to też nie jest takie znowu oczywiste. I wędrujemy, proszę Państwa, od początków naszego państwa aż do obecnej chwili, czyli czarne marsze, spory o behemota i różne inne rzeczy, które Państwo na pewno Państwa uwadze nie umknęły. I proszę Państwa, skoro mówimy o tym, że docieramy do współczesności, no książka stara się nam, prawda, ramy podpowiedzieć oglądu tego, co się dzieje, no to nie będziemy od tej współczesności uciekać, bo autor pisze o cudach, o objawieniach, też, których to objawieniach było sporo, a my, proszę Państwa, przeżywamy od kilku dni pewne wydarzenie, które mogłoby się znaleźć w książce, więc może tylko przypomnę naszym słuchaczom, widzom. Cud w Parczewie. Otóż, proszę Państwa, od tygodnia trwają modły pod Dębem Czerwonym w Parczewie. Na korze pojawiło się znamie przypominające twarz obramowaną aureolą. Jedni dopatrują się Matki Boskiej, inni Jezusa Chrystusa. Siedlecka kuria się zdystansowała, ale jakby to powiedzieć, sam fenomen przeżywania wizerunku świętej osoby w Parczewie trwa, jest chyba jak najdalszy od zakończenia i proszę Państwa, podkreślam, że tu mniej chodzi nam o jakieś takie trywia czy bieżące wydarzenia, co o to, że tego typu wydarzenia, jak cud w Parczewie, wpisują się w pewien ciąg. Tu pytanie do autora książki Ludowy antyklerykalizm. Jak słyszy pan cud w Parczewie? Dowiaduje się pan o tym, że ludzie klękają przed drzewem, prawda? Tam nawet było jakieś leżenie krzyżem. Tak? No właśnie, dzieją się różne rzeczy, które tego typu, które państwo, które obserwujemy. No jedni ze zdziwieniem, inni z zainteresowaniem, jeszcze inni z niedowierzaniem, a jeszcze inni z dowierzaniem. Pan... Tak, znaczy jeżeli chodzi o ten cud w Parczewie, to jest bardzo interesujące i świetnie zbiegło się z tym, o czym piszę w książce, bo tam właściwie widać w tym Parczewie dwie rzeczy. Zacznę od pierwszej, bardziej spektakularnej, to znaczy całe reakcje na ten cud, one dobrze pokazują trochę taki nasz stosunek do różnych takich ludowych praktyk. Znaczy generalnie spora część, nie powiedzielibyśmy komentariatu, internetów i tak dalej, jakkolwiek się tego nie nazywa, po prostu się z tego nabija, tak? I że tam jakiś głupi lud, prawda, się modli i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo charakterystyczne. Bardzo często różne zachowania ludowe od dawien dawna, tak? Już w czasach pańszczyźnianych były traktowane jako coś śmiesznego. Czyli my w ten sposób się od tego ludu dystansujemy, tak? My jesteśmy ci mądrzy, oświeceni, prawda?
znający trendy, najnowsze, prawda, wszystko, jesteśmy cool, a tam jest ten śmieszny lud, tak, który po prostu robi jakieś rzeczy dla nas zupełnie niezrozumiałe, więc dla mnie antropologa to jest fascynujące obserwowanie reakcji na cud w Parczewie. Z tej perspektywy, czyli tego, w jaki sposób my traktujemy po prostu zwykłych ludzi w Polsce. Cokolwiek można indywidualnie sobie myśleć o tym cudzie, tak? No ale no, jest to jakaś pewna taka, pewne takie przeżycie religijne, które z jakiegoś powodu dla tych ludzi jest ważne. I teraz dochodzę do drugiej rzeczy. Druga rzecz jest taka, że jak historycznie popatrzymy, Kościół zawsze był w Polsce, poza tym okresem PRL-u, i to też nie zawsze, bardzo blisko związany z władzą. Do XIX wieku, czyli do uwłaszczenia w Polsce, no właściwie Kościół był też posiadaczem ziemskim, na którego trzeba było pańszczyznę odpracowywać. Dzisiaj jest drugim posiadaczem ziemskim. Dzisiaj jest drugim, no ale już pańszczyzny na szczęście, przynajmniej na razie, nie musimy na rzecz Kościoła świadczyć. Więc wtedy trzeba było na rzecz Kościoła świadczyć pańszczyznę. Kościół dzierżył większość takiej jak gdyby władzy instytucjonalnej. To znaczy ślub był możliwy tylko w Kościele, pogrzeb tylko w Kościele, chrzest tylko w kościele. Pierwsze wesela, Jezu, przepraszam, śluby w Polsce, takie świeckie, możliwość zawierania ślubów świeckich, to jest dopiero okres po II wojnie światowej. Więc Kościół był bardzo takim mocnym reprezentantem władzy takiej rzeczywiście instytucjonalnej, tak? Byśmy dzisiaj powiedzieli, że trochę jak gdyby, no, trochę jak gdyby czy zastępował, czy był przed takimi instytucjami państwa w ogóle dla wielu ludzi. I to jest problem, jeżeli chodzi o perspektywę takiej religijności. Dlatego, że różne dane etnograficzne, antropologiczne pokazują, że w tamtych czasach, bo to mówimy tam gdzieś ten XIX wiek, prawda, i tak dalej, po prostu kiedy ludzie mieli jakąś potrzebę religijną, to nie szli z tym do księdza. Ksiądz był urzędnikiem, tak? No oczywiście jak był w kościele, była msza i tak dalej, i tak dalej, no to było wtedy sakrum, święte, tak? Wszyscy tam, prawda, odpowiednio się zachowywali i tak dalej. Natomiast na co dzień, jeżeli człowiek ma jakieś, prawda, religijną potrzebę, religijne problemy, pewne kwestie, które chciał wyjaśnić, on nie szedł z tym do księdza. Ksiądz czyli nie był... Ja dobrze rozumiem, że, tak. Czyli że cud w Parczewie świadczyłby tak. O tym, że ludzie próbują swoje religijne potrzeby rozwiązywać za swoimi... pomocą wydarzenia tak. Nazywanego cudem w Parczewie, zamiast pójść do kościoła. Tak. Dobrze pan rozumiem? Tak. Czyli co to oznacza? To oznacza, że po prostu ludzie widzą, że kościół przestaje, czy przynajmniej w części, tak, że przestaje być instytucją, gdzie spełnia się jakąś religijną potrzebę, tak? Skoro po pierwsze, bo zobaczmy, że ten cud w Parczewie, on jest od kościoła niezależny. Kościół się dystansuje, tak? No zaraz zacytuję, bo To nie kościół jak gdyby powiedział, że tam jest. To ludzie sami gdzieś tam, ktoś tam dostrzegł, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I to się bardzo często pojawia za każdym, bo zwróćmy uwagę, że na przykład kto był na wsi autorytetem w sprawach religijnych? Proszalny dziad. Proszalny dziad, który tam, to były najczęściej starsze osoby, wtedy nie było emerytury. Więc one wędrowały gdzieś po kraju, najczęściej właśnie tam jakieś, prawda, religijne opowieści świadczyły za takie autorytety religijne, one chodziły do, można na przykład było opłacić takiemu dziadowi proszalnemu i on szedł w naszym imieniu do Częstochowy, dajmy na to, tak, i tam się pomodlił za nas i tak dalej, i tak dalej. I to do nich się zwracano w sprawach religijnych, dziadów, proszalnych dziadów i babki, tak, bo to kobiety i mężczyźni wędrowali, a nie do księdza, tak, więc za każdym razem, kiedy mamy taką sytuację, że objawienia się pojawiają, one są trochę takim sygnałem, że coś tam się dzieje w tej sferze, że po prostu ludzie zaczynają dostrzegać, że w tym kościele nie do końca tą religijność jakoś tam, jakieś tam swoje potrzeby religijne mogą zrealizować. Wtedy robią to na własną rękę, tak? Czyli mamy do czynienia, bo tutaj chciałbym zacytować pana książkę. Występowanie objawień, takich jak w Parczewie, charakterystyczne jest dla przeżywania kryzysów
i przełomów. Tak. Dochodzi do nich najczęściej, gdy ludzie skonfundowani są otaczającą ich rzeczywistością i stanowią też formę ludowej krytyki religijnej. Tak. Zawsze pojawia się w nich wezwanie do opamiętania się, powrotu do prawdziwej religii i tym podobne. To mamy do czynienia z tym? No tam jeszcze ta święta osoba, która pojawiła się na drzewie, jeszcze nie przemówiła, tak? Więc to jeszcze nie wiemy, jakie są żądania. Natomiast kiedy tam dochodziło do objawień... Do tego może dojść, tak? Wszystko może się zdarzyć. Nie, tego, wedle badań. Tak, wedle badań, no to trudno powiedzieć. To różnie bywa, tak? Bo bywają takie, że po prostu wyznaczone miejsca święte i tam po prostu ludzie traktują jako miejsca święte, przychodzą się modlić, czy tam jakieś, prawda, właśnie tam te liście przysłowiowe zbierają z tego, ale tam nie ma jak gdyby takiej informacji zwrotnej, że objawia się właśnie jakiś święty, czy Matka Boska, a bywają takie objawienia, że właśnie objawia się Matka Boska i ona na przykład mówi, opamiętajcie się, tak? Ale to wtedy ma taką funkcję trochę dania ludziom takiego poczucia bezpieczeństwa, że świat jest chaotyczny, tak, no ale tutaj przychodzi ta Matka Boska czy Jezus i on to wszystko układa, tak, że mówi, że to jest dobro, to jest zło, tak, i jest tego typu objawienia na przykład bardzo często pojawiają się przy okazji modernizacji w kościele, czyli jakiś proces, tam na przełomie XIX-XX wieku tam też wprowadzano różnego rodzaju takie, powiedzmy, procesy modernizacyjne w kościele, tam likwidowano jakieś święta i tak dalej. I wtedy też się pojawiały na przykład Matki Boskie i mówiły, że to trzeba wrócić do tradycji. Na przykład w okresie drugiego Soboru Watykańskiego w Polsce się pojawiały objawienia i tam wtedy na przykład w tych objawieniach pojawiały się takie treści, że kobieta, trzeba wrócić do tradycji, że kobieta, co to jest, że kobieta, prawda, w spodniach w kościele, że trzeba wrócić do tych tradycyjnych, prawda, wszystkich form i tak dalej, i tak dalej. Więc, no bo to ma taką funkcję porządkującą. Ale jest coś dramatycznego w tym, kiedy w tej pana odpowiedzi, no bo oczywiście z jednej strony jedni tam umierają ze śmierci, ale jak widać, można na ten problem, na to wydarzenie spojrzeć jako na pewien problem. To znaczy, że wierni, jeśli dobrze pana rozumiem, szukają dróg bezpośrednich do jakichś bezpośrednich źródeł religijności. I krótko mówiąc, to wydarzenie tak na serio to jest ominięcie pośrednika, czyli tak jakby na to wygląda. Zamiast pójść pomodlić się do kościoła, no to w tym momencie będziemy... Ja panu powiem, że coś takiego, to znaczy, bo to by musiał teraz rozpisać odpowiednie badania, ale coś takiego zaczynam wyczuwać w różnych miejscach, że coś takiego się dzieje, że ten kościół trochę się tak jak gdyby rozchodził trochę właśnie z taką świętością, tak? Bo wie co pan... To znaczy? To znaczy coś takiego, że ludzie chodzą oczywiście do kościoła, wierzą i tak dalej, bo to nie ulega jak gdyby wątpliwości, tak, że no ludzie są w większości jednak religijni. Natomiast tu jest kwestia kościoła. I teraz już mówię, o co chodzi. Kiedy pojawiły się te reportaże niedawne na TVN-ie i w Gazecie Wyborczej dotyczące tego, czy Jan Paweł II, prawda, krył, no to wszyscy wiemy, o co chodzi. Trochę zacząłem rozpytywać osoby, które znam, że no powiedzmy, że są przedstawicielami ludu, tak, w skrócie powiedzmy, jak one do tego podchodzą. I na przykład jedna z takich kobiet, starsza kobieta, tam 70-letnia, powiedziała mi, że ona oglądała ten reportaż na TVN-ie, a następnego dnia w niedzielę, jak to zwykle, poszła do kościoła. I w tym kościele odczytywano, prawda, list, że tam w tym reportażu szkaluje się papieża. I ona była oburzona na postępowanie kościoła, tak? Czyli ona z jednej strony nie rezygnuje z pójścia do kościoła jako miejsca świętego i wykonania tego obowiązku, no to nie jest obowiązek, tak? Że jak gdyby wykonania tego przejawu religijności swojej, a jednocześnie widzi, że instytucja kościoła, czyli ten ksiądz, który tam jest, że trochę się rozchodzą z tym, tak? I to jest coś takiego... Czyli co, mamy te cuda w Parczewie i innych miejscach, być może za chwilę też będą, jeżeli znowu dobrze rozumiem tę diagnozę, bo kryzys kościoła jest na tyle poważny, że osoby właśnie wierzące będą poszukiwać innych miejsc
kultu niż kościoły? No to brzmi jak może tak, oburzające może dla wielu osób, prawda? No to jak się rozmawia z takimi zwykłymi osobami wierzącymi, to w istocie bardzo często tak jest. Też ileś osób, to są oczywiście dowód anegdotyczny, to by trzeba było dogłębniej zbadać, no ale pewną dynamikę tutaj widać. Znaczy osoby, które jeszcze do niedawna no, nie wyobrażały sobie, żeby nie pójść w niedzielę do kościoła, przestają do tego kościoła chodzić. Jak się ich zapyta o przyczyny, to oni mówią, że ten kościół, że oni oczywiście się modlą i tak dalej, że ten kościół cały czas mówi, prawda, o jakichś genderach, prawda, LGBT, wiecznie są jakieś takie problemy, a oni nie tego w kościele szukają, tak? No, i jeszcze do tego połączona tam ta retoryka taka, no, dość jednoznacznie stawiająca się po jednej stronie sfery politycznej, no to jeżeli kościół staje po jednej stronie sfery politycznej, to on się automatycznie zaczyna kojarzyć z tą sferą polityczną. Jeżeli jesteśmy wyborcami tej sfery politycznej, to nie ma problemu, a jeżeli nie, no to już nam się zaczyna to rozchodzić, prawda? Więc... To prawda. Ja bym chciał tutaj znowu odwołując się do pana książki, przypomnieć, żeby państwu się nie wydawało, że my mówimy o cudach jako właśnie o epizodach, tylko to są raczej jakieś takie ogniwa łańcucha i tak, nie uciekając jakoś zbyt daleko w przeszłość, wyliczmy kilka przykładów, żeby państwo też mogli na ten temat swoje przemyślenia snuć. Proszę państwa, w 1954 roku w Zdziarze Wielkim dzieciom i kobietom na łące objawiła się Matka Boska. Dzieci miały zobaczyć, że figurka Matki Boskiej w kapliczce zaczęła płakać. Z czasem strumyk płynący nieopodal uznano za cudowny. Woda miała wykazywać właściwości uzdrawiające. Po kilku dniach zamieszania interweniowała milicja. Jeszcze na wezwanie chłopów, jak dobrze pamiętam, bo im tam pielgrzymi deptali po zbożu. Tak, więc, ale to jest 54 rok. 1959 rok. Matka Boska objawiła się na wieży kościoła na ulicy Nowolipki w Warszawie. To głośna sprawa była. Głośna sprawa. Wiadomości o cudzie szybko rozeszły się i na miejsce zaczęli zjeżdżać pątnicy, szczególnie kobiety ze wsi leżących w pobliżu Warszawy. No ale mieszkańcy miasta też tam, prawda? Oczywiście. Pielgrzymowali. W 1958 lub 59 roku Matka Boska objawiła się w Radziejowie. Znów dzieci wyszły na łąkę i wieczorem wracają do domu. Jeden z chłopców zauważył, że po polu chodzi jakaś pani ubrana na biało. Uklękli, a Matka Boska coś im przekazała. I to lata 50, ale proszę bardzo, 8 czerwca 1983 roku w Oławie Matka Boska zaczęła regularnie ukazywać się Krzysztofowi Domańskiemu i sprawa początkowo miała lokalny charakter, tak jak w Parczewie. Jednak z czasem do Oławy zaczęli pielgrzymować ludzie z coraz dalszych części kraju. I teraz chciałbym to spuentować wypowiedzią rzecznika diecezji siedleckiej, bo już mamy reakcję duchownych na to, co się nazywa cudem w Parczewie. Mianowicie ksiądz Jacek Świątek, tu cytuję za Interią: jeżeli prześledzimy historię objawień od 40 roku po Chrystusie do chwili obecnej, to nigdy nie mieliśmy objawień na drzewach, szybach czy na ścianach, argumentuje duchowny. Ja tam jeszcze z lat 90. pamiętam, że był taki zaciek na ścianie, co też się do niego modlą. Ale idzie dalej pan ksiądz Jacek Świątek, mianowicie jego zdaniem objawienie zniknie przy najbliższym deszczu, a wizerunek na drzewie bardziej niż Matkę Boską czy Jezusa może przypominać Conchitę Wurst, austriacką drag queen, która w 2014 roku wygrała konkurs w Eurowizji. O. Ja cytuję za Interią, żeby państwo ale myśleli, jest, że ja tutaj coś i to jest, wymyślam. I to jest bardzo ciekawe, bo on powiedział o tym, że przy najbliższym deszczu ten wizerunek zostanie zmyty. A dzisiaj właśnie, jak jechałem tutaj do studia, to już widziałem, że tam były wypowiedzi mieszkańców, którzy mówili, że no padał deszcz, ale wizerunek jest suchy. Czy to nie jest cud? Tak? Mhm. Czyli zobaczmy, że już mieszkańcy, prawda, polemizują z klerem, tak? Że już mówią, że nie, to jest nasz cud, nie? To nie jest wasz cud, tak? To jest nasz, jak gdyby. I on, my go nawet w kontrze do was mamy, tak? No bo ta święta postać, jak już w końcu zdecydują, kto tam jest, no to jak gdyby w kontrze do kleru, tak? Że udowadnia klerowi, że prawda, deszcz go nie zmył, tak? Mhm. Ale czy to, bo pan wyjaśnia ten cały, cały te ogniwa w tym łańcuchu objawień na ziemiach polskich, że to jest rodzaj ludowej samowoli dla Kościoła. Tak.
i że w związku z tym takie wypowiedzi jak rzecznika diecezji siedleckiej, no to są wypowiedzi, które będą schładzać ten... Tego typu objawienia w stylu tam na drzewie i tak dalej, one nie są uznawane nigdy przez Kościół, tak? Że tam nawet były dosyć ostre spory, pamiętam taką sprawę z XIX wieku bodajże, albo z XX jeszcze, przepraszam, teraz mi wypadło, że Matka Boska objawiła się w lesie na Sośnie, w końcu tam wysłano księdza, żeby wyjaśnił, tak, ja to opisuję w książce, żeby wyjaśnił, że to żadne objawienie, no to go przepędzili i tam jeszcze właśnie się pojawiła taka opowieść, że wysłano tam właśnie, żeby ścięto te sosny, no i ludzie sobie to, i jak gdyby, no ale... z jakiegoś tam powodu no, nie wywieziono tego pnia i ludzie to tłumaczyli, że po prostu te konie próbowały go wywieźć, ale matka wysłane przez, prawda, kurię, ale Matka Boska zainterweniowała i ta kłoda się zrobiła tak ciężka, że nawet tam ileś koni nie potrafiło tego ruszyć i w związku z tym zostawili, tak, i ci ludzie dalej się tam modlili w tym lesie, tam już jakaś kapliczka powstała i tak dalej. Czyli widać tu jednak taki objaw no samowoli właśnie religijnej, zupełnie niekontrolowanej przez Kościół instytucjonalny. A czy jest coś niebezpiecznego Pana zdaniem w takich objawieniach? Bo to trochę jest tak, że wypowiedzi Kościoła próbują tak schłodzić no, entuzjazm tych, którzy są przekonani, że mamy do czynienia z cudem religijnym w Warszawie. Może słusznie, może niesłusznie, jak Pan sądzi? To znaczy, jeżeli jest tam coś niebezpiecznego, to raczej dla Kościoła. To znaczy, no samowola nigdy nie jest dobrze widziana z perspektywy, taka samowola oddolna, ludowa, nigdy nie jest dobrze widziana z perspektywy władzy, bo nie wiadomo, w którą stronę te zjawiska pójdą. Tam bywały przecież okresy, że nie myślę tutaj o żadnym... No, możemy wymienić światowe różne przykłady, kiedy tego typu objawienia przekształcały się w religię, tak? W religię, ale też osobne, tak, słucham i dochodzę do wniosku, że rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na to jako na kwestię zmagań z władza przeciw władza, to można by było powiedzieć, że chyba najważniejsze nie jest sam fakt, czy jest objawienie, czy go nie ma, tylko o tym, czy dana instytucja może powiedzieć autorytatywnie tak, to jest objawienie, nie, to nie jest objawienie. Tak. Znaczy ja nie przewiduję, żeby w Parczewie stało się, że tam na tej podstawie wykiełkują jakieś ruch religijny w stylu dajmy na to Mormonów, że powstanie jakaś taka, prawda, osobna religia, czy osobne wyznanie, konfesja, tak? Natomiast to bywają takie bardzo niebezpieczne sprawy. W momencie, kiedy Kościół był silny w Polsce, no to mógł autorytarnie powiedzieć, że to nie jest żadne objawienie i koniec, tak? Natomiast wyraźnie widzimy te procesy sekularyzacyjne i właśnie bardzo ciekawe, co się stanie z tym dalej. Znaczy, prawdopodobnie to ten Parczew, ten cud w Parczewie, on się rozejdzie w kościach za jakiś czas. Tam też opisuje taki... No chyba nie dla ludności miejscowej. Pewnie będzie jakoś, no bo to jest też takie trochę karnawałowe. Jak trochę te emocje opadną, takie szok związany z tym, że o, tam coś świętego się objawiło na drzewie, no to pewnie te emocje jak opadną, to wszystko wróci do normy. I tam opisuje taki przypadek też XIX wieku, gdzie rozeszła się informacja, że tam, prawda, ktoś wskazał, że w jakimś miejscu jest zakopany kościół, że tam też właśnie ktoś święty powiedział, że to jest zakopany kościół, no i chłopi się schodzili ze wszystkich wsi, kopali, nic nie wykopali, no i w końcu się rozeszło po kościele i każdy poszedł do domu i wrócił do swoich zajęć, czyli No jest to jakiś tam, prawda, objaw jakiejś potrzeby, ale ja myślę, że w tym przypadku to się rozejdzie po kościach, ale niemniej jednak wskazuje to na pewną tendencję, że coś tam między ludźmi się dzieje takiego, że te potrzeby religijną wyrażają w sposób niezależny od Kościoła i wręcz właśnie taki wbrew Kościołowi, tak? Że jeżeli Kościół powiedział, że nie, tam nie ma żadnego objawienia, ani mówi, a guzik, bo jest, bo my widzimy, tak. No to można powiedzieć, bo tak jakby wynikało z tej naszej rozmowy, ale i z Pana książki, że czy to będzie objawienie z 1959 roku na wieży Kościoła na ulicy Nowolipki w Warszawie, czy obecnie w Parczewie, no to jest taka obawa, że z takiego ruchu zrodzi się rodzaj ludowej herezji, czy też to już jest herezja od samego początku? No, że...
Zawsze, prawda, może się zdarzyć coś zupełnie nieoczekiwanego. Kto z nas pomyślał, że młodzież parę lat temu będzie stać pod oknami kurii i krzyczeć, nie wiem, czy mogę zacytować... Brzydkie słowa. Brzydkie słowa. No, nie wiem, jak ktoś pamięta lata 90., 2000, to czy mogliśmy sobie wyobrazić, że coś takiego się wydarzy? No, nie. Trudno powiedzieć, więc jak powiem autorytarnie nie, to wie pan, ja, jako fanki piłki nożnej, to znam, że jest takie przekleństwo komentatora, że zawsze jak komentator powie, że jakiś piłkarz nie za dobrze wygląda w tym meczu, to on akurat strzeli bramkę albo coś... Brzmi to jak za Bobon. Oczywiście, tak? Więc obawiam się, że jak powiem, że to się rozejdzie po kościach, nic się nie wydarzy, to nagle będziemy mieć w Polsce pierwszą, prawda, ludową konfesję w formie jakiegoś, prawda, parczewizmu, dajmy na to, tak? Mhm. Tak, jeżeli ktoś użyje tej nazwy, to ja poproszę o tantiemy za to. Dobrze. No, wracając wobec tego do wiedzy, którą pan nam przekazuje w książce, to bym powiedział w ten sposób. Na końcu tej opowieści są nie tylko objawienia, ale także incydenty, które tak oburzają. Wspominał pan o tym, co zostało potraktowane jako zamach na reputację zmarłego Jana Pawła II, tak? No, ale są też takie wydarzenia, że ktoś wtargnie do kościoła i tak dalej. Tu na tle książki chciałem zapytać takie pytanie, które pewnie nie jedna osoba by sobie, słysząc o tej książce, zadała. To zaraz, to czy polscy chłopi palili kościoły kiedykolwiek? Nie, ale demolowali. Demolowali. Czyli... Zdarzały się demolki, tak. Zdarzały się... najwięcej tego było w okresie rabacji galicyjskiej w 1846 roku. Są opisy wstrząsające. Tak, gdzie na przykład wyłupywano oczy świętym obrazom, demolowano kościoły, tam prawda, i tak dalej. Ale zdarzały się też wcześniej. I wcześniej te demolki się zdarzały po prostu na tle pobierania różnego rodzaju opłat przez, nie wiem, przez księży. Mam tu na myśli dziesięciny, mesznego, no i oczywiście tych wszystkich opłat związanych z pańszczyzną, dodatkowych danin i tak dalej. No i na tym tle dochodziło do konfliktów, no i w wyniku tych konfliktów czasami się zdarzały demolki i desakralizacje kościołów, no bo tam ktoś się z kimś poszarpał, prawda, z jakimiś wysłannikami księdza, którzy tam gdzieś mieli odebrać, albo tam jakaś delegacja chłopska przyszła i z tamtym księdzem się pobili. Tam są takie epizody. Zdarzały się też bardzo rzadko przypadki, kiedy na przykład w trakcie mszy pijani chłopi gdzieś tam się pobili i zdesakralizowali kościół. No ale to jak gdyby nie miało związku, prawda, z taką świadomym sprzeciwem wobec, prawda, władzy kościoła. Nie? To już raczej wizerunki... takie przypadki. Zacytuję z pana książki, a wizerunki świętych leciały jak grat od cepów chłopskich. Szukali po kościołach broni, rzucano aparata kościelne, kopano i burzono w kościołach. Nie przepuszczano nawet grobom pod kościołami od wieków spoczywającym popiołom dobrodziejów i fundatorów kościołów i klasztorów. Tak. Dewastowano kościoły. Tak. Co ciekawe, tam to jest fragment wspomnień jednego z księży, który pisał, co tam się działo. I w którejś wspomnień, które też cytuję, tam był taki fragment, że oni wpadli, nie znali autorytetów, żygali na księży, nie chcieli, nie krzyczeli tam żadnego pana i tak dalej. I okazuje się, że ten fragment tak się spodobał takiemu zespołowi punkowemu czy metalowemu Zatrata, że wykorzystał go nawet w jednym ze swoich utworów. Tak, to bardzo to jest ciekawe, kiedy właśnie książki, prawda, takie powiedzielibyśmy pisane przez akademików trafiają nawet do punkowców czy metalowców i stają się tak, czyli Zatrata, prawda? Popularyzują się, o, tak byśmy powiedzieli. Tak, to o czym pan wspomina, to są wydarzenia, które opisał pleban z Olesna, tak. Gdzie rzeczywiście mamy opis, no taki... bardzo sugestywny, jak rzucano się na księży i demolowano kościoły. Rabacja jest najważniejszym przejawem takiego antyklerykalizmu na ziemiach polskich, czy coś innego by pan wskazał? No bo dzisiaj takie wydarzenia, powiedziałbym, w porównaniu z tymi opisami, które tutaj znajdujemy w przeszłości naszego kraju, to my się często spieramy o jakieś zupełnie drobnostki. No, znaczy, niczego im nie ujmując, ale proszę sobie przeczytać opisy, co się działo na ziemiach polskich w 1846 roku. Albo posłuchać Zatraty. To już, proszę bardzo. To już jak to woli. Na pewno rabacja była najbardziej spektakularna.
pod tym względem, że tam tej demolki. Tych epizodów, co prawda, historycznie one raczej, no, ich trochę było, ale... Ale co dla pana tak najbardziej spektakularny najbardziej... przejaw antyklerykalizmu ludowego? No to jednak bym powiedział o tych strajkach kobiet. Teraz, tak, czyli to jednak teraz. Współczesność. Proszę bardzo wyraźne, to. Bardzo jawne. No, naprawdę myślę, że nie mówię tylko o sobie, ale mało kto się spodziewał, że tak. Ja tam opisuję taki przypadek dziewczyn, wiek liceum, wczesne studia ze Szczecinka. I tam jest taka sytuacja, że tam jest ten protest, wychodzi ksiądz z tego protestu. I one mają taki, i ten ksiądz oczywiście przemawia tak jak zwykle ksiądz przemawia w tego typu sytuacjach, czyli jest taki paternalistyczny, dzieciątki, tak, i tak dalej. I one mają taki, te dziewczyny mają taki moment zawahania, tak? No bo zostały wychowane w ten sposób, że ksiądz to szacunek i tam władza i trzeba i słuchać i tak dalej. One mają taki, a potem się tak nieśmiało pojawia i nagle wybucha. I jest skandowanie do tego księdza, tego słowa na wy. Bardzo chętnie bym go zacytował, ale nie wiem, czy nie zepsuję w ten sposób programu. Myślę, że wszyscy wiemy, o jakie słowo chodzi. Nasi słuchacze wiedzą, o jakie słowo chodzi. Tak. I nagle krzyczą wprost w twarz księdza słowo na wy, tak? Później te wszystkie obrazki, kiedy pod oknami kurii, pod kościołami, tak, ludzie skandują hasła, po prostu mamy was dość. I też to słowo na wy. Nie spodziewałem się, że swojego życia... Przejdziemy tutaj do historii YouTube'a jako jedyny kanał, który nie przeklina. O, właśnie, może tak, może w ten sposób się zbuntujemy, tak? Także to bym powiedział. Narodowcy bronili kościołów. Których nikt nie atakował. Właściwie. Znaczy jak widziałem tam te wszystkie obrony kościołów, to akurat dziwnym trafem zdarzało się przy kościołach, przy których nikogo nie było, tak? Albo których nikt nie atakował, tak? Także, no ale gest był. Gest był. No tak. Zawsze gesty są. To znaczy, że my, jeśli mielibyśmy wobec tego tę myśl kontynuować, to znaczy, że może i była rabacja, może i były różne wydarzenia w przeszłości, ale jednak jeśli chodzi o taki antyklerykalizm no mocny, to teraz, tak? Tak, bo to jest też trochę tak, tu trochę szerzej sięgnę, bo wie pan co, to jest tak, że lud historycznie on bardzo rzadko może się jawnie buntować przeciwko czemuś. Dlatego, że po prostu najczęściej w historii to była działalność samobójcza. Jak na przykład, jeżeli mówimy o sytuacji kościoła, to jeszcze do II wojny światowej księża mieli bardzo duże narzędzia nacisku, tak? Jak się zbuntujesz, to ci nie pochowa matki na przykład, tak? No i... No cały czas niektóre albo, instrumenty są do dyspozycji. Albo prawda? Na przykład no. jak tego, to ci nie dam ślubu, jak mi tam będziesz za bardzo podskakiwał. A no to był już problem, tak? Więc przez wieki ten antyklerykalizm ludowy, on był najczęściej w takiej formie ukrytej, szeptanej. Gdzieś coś przez przypadek, tam ktoś księdzu ewentualnie nogę podłożył. Tam jest taki, opisuje też taki był zwyczaj w styczniu, w karnawale, że gdzieś tam po mszy w ramach takiego karnawałowego zwyczaju obrzucono księdza zbożem, tak? No to miał przynieść szczęście, prawda? Te wszystkie tego typu zwyczaje są. No ale okazuje się, że jak się ksiądz na przykład nie podobał albo czymś podpadł, to zamiast zboża były kamienie drobne, tak? No ale to już, to wszystko jest takie trochę ukryte, półukryte. Oczywiście zdarzają się przypadki, że tam jawnie występują, tak? Zwłaszcza przy okazji tych sporów o dziesięcinę, czy o pańszczyznę. One są raczej sporadyczne, dlatego że lud był nauczony trochę właśnie takiego działania, że nie za bardzo może, bo jak się zbuntuje jawnie, no to bieda, głód, wykluczenie, bicie i tak dalej, i tak dalej. Czyli dzisiejsza opresja na tle obyczajowym byłaby odpowiednikiem tamtych wcześniejszych. No, na pewno nie tak, nie odpowiednikiem, oczywiście stosując stosowną skalę, bo my dzisiaj jednak mamy punkty wyjścia, tak? No, jak ktoś się tam pokłóci z kościołem, no to nie musi do niego chodzić, nie ma takiej presji społecznej, na przykład jak kiedyś tego. Była. Mieliśmy tu rozmowę z Robertem Biedroniem o apostazji i taka jest możliwość. Tak, to wyobraźmy sobie apostazję tam te 30-40 lat temu, tak? No to było po prostu... Robert nam nawet mówił, że to pewne rzeczy były nie
nie do pomyślenia. A jeszcze w jakiejś małej miejscowości, dajmy na to, tak? Więc, więc no w mieście się można ukryć, tak? Ewentualnie gdzieś tam mieć jakieś swoje drogi, a w małej miejscowości to, to było nie do pomyślenia. Więc, więc zwykle ten lud, on w takiej formie właśnie takiej trochę ukrytej, gdzieś tam się psioczy na tego księdza w karczmie i tak dalej. I dopiero właśnie, właściwie od niedawna w tych strajkach kobiet widzimy, że po raz pierwszy jawnie można się zbuntować, tak? Że, i to się dzieje, no bo mieliśmy strajki kobiet, te dziewczyny właśnie ze Szczecinka, które potraktowałem jako symbol, tam w odpowiednio się wyrażały do tego księdza i zaraz później mamy masowe wypisywanie się z lekcji religii, tak? Owszem, ale ja mam takie wrażenie, znaczy takie wrażenie związane z lekturą książki, że jeżeli po pierwsze oddzielmy antyklerykalizm od, nie wiem, sprzeciwu wobec religii. Tak. To są dwie różne rzeczy. Bo antyklerykalizm może być właśnie wręcz bardziej tradycyjny niż... No właśnie, może można występować przeciwko temu, jak się duchowni prowadzą i w imię tego, żeby oni się nawrócili na tak, że odeszli od wiary i tutaj żeby teraz... Żeby ich słowa były zgodne z ich czynami, tak? Tak. Prawda? Ja bym powiedział, że to jest bardzo mało wobec tego, jeżeli nawet jest trochę tych wystąpień antyklerykalnych, to praktycznie nie ma wystąpień przeciwko wierze jako takiej. Mm-hmm. Tak, bo to jest... No, to się jednak mimo wszystko rzadko zdarzało, tak? Że to bardziej dotyczyło warstw przede wszystkim wykształconych. Mm-hmm. Pamiętajmy, jeszcze po II wojnie światowej w Polsce to było jakieś 70-80% analfabetyzmu w ogóle, a jednak taki namysł właśnie, który powoduje gdzieś tam takie dość... odejście od religii, właśnie ateizm, on się raczej wiąże jednak ze słowem pisanym, czy przynajmniej jest jakimś takim punktem wyjścia przede wszystkim. Bardzo ciekawe jest to, ja też opisuję tam właśnie, wspominałem o tym punku i metalu, bo ja opisuję, że właściwie punk i metal w latach 90. to były jedyne środowiska, które były konsekwentnie antyklerykalne. Możemy się oczywiście, może nam się nie podobać ta forma, ale tak było. I tam też się pojawia wątki, tak właściwie po raz pierwszy z tego, co widziałem, takie wątki, które wyraźnie są też ateistyczne. Nie tylko antyklerykalne, ale też ateistyczne i wręcz przeciwko religii. Że zorganizowana religia to nie tylko instytucja, która tam coś robi, a wiara sobie, tylko że też sama wiara jest... Ale na tle tego pejzażu, który pan przedstawia, to są zjawiska raczej nowe i marginalne. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Oczywiście mogę się mylić. Tak. Ale w takiej sytuacji to lektura tych relacji o wystąpieniach antyklerykalnych na ziemiach polskich dałaby się chyba sprowadzić do twierdzenia, że jeżeli przeciwko czemuś występowano, to przeciwko hipokryzji. Tak. To znaczy nie przeciwko wierze, a przeciwko temu, że w prowadzeniu się duchownych nastąpił zbyt duży rozdziew pomiędzy słowem a czynem. To raz. Dobrze rozumiem? To raz, a dwa, w momencie, kiedy władza kościelna za bardzo zbliżała się do władzy świeckiej. Bo jeżeli władza świecka wymaga od nas na przykład tam powiedzmy jakiś danin i tak, i nam się to nie podoba, bo nam się nie podoba, wolelibyśmy mieć więcej pieniędzy w kieszeni, to jeżeli Kościół się do tej władzy zbliża, to nielubienie władzy właśnie z tych powodów, że władza jest dyscyplinująca, też trochę przychodzi na Kościół, tak? Świetnie wypada to, bo jednym z takich narzędzi nacisków w okresie właśnie tamtego, jeszcze tam powiedzmy XVI-XIX wiek, jeszcze tam w tym była klątwa. Klątwa nałożona na kogoś przez księdza. No, a tu trzeba było sobie nagrabić. Tak, ale co ciekawe, jeżeli ta klątwa została nałożona za jakąś przewinę religijną, czyli że tam ktoś notorycznie nie chodził do kościoła z jakiegoś powodu, tak, jakiś chłop, to wieś się od niego odwracała. Rzeczywiście, tak, klątwa działała, prawda? No, nałożona klątwa, tak, prawda, i tak dalej, sankcja społeczna. Ale jeżeli klątwa została nałożona ze względu na to, że ten chłop, jakiś tam chłop, nie płacił dziesięciny albo nie odrabiał pańszczyzny, co też się zdarzało, to chłopi w ogóle ignorowali te klątwy, tak? Czyli dla nich jak gdyby oddzielali, jak gdyby, jeżeli to dotyczyło religii, to było bardzo ważne, tak, słuszne i tak dalej. Ale jeżeli Kościół wchodził na obszar takiej władzy świeckiej,
to już zupełnie go traktowali tak jak każdego innego władcę, czyli jako takie zło, może konieczne, ale bardzo nielubiane. Mhm. A czym by pan... No jednak mam wrażenie, że w Polsce jest wciąż wysoki poziom tolerancji dla bogacenia się Kościoła katolickiego. Tak jak wspominaliśmy po drodze, no jest to jeden, no, drugi największy właściciel nieruchomości w Polsce. Mhm. W ostatnich latach majątek się tak... tak się Kościół wzbogacił, że nawet eksperci, którzy się tym zajmują, mówią, że to w zasadzie jest nie do policzenia, bo jednocześnie to nie jest tylko władza centralna, a także samorządy, które przekazują majątki. I mam wrażenie, że jest z jednej strony takie, no tutaj sobie pomarudzimy gdzieś na stronie, ale no to przechodzi wszystko i w pewnym sensie po tych 8 latach można powiedzieć, dobrze, to sekularyzacja, dobrze, to były protesty, czarne protesty, ale czy to zaszkodziło pozycji materialnej Kościoła? No, wprost przeciwnie, można odnieść wrażenie. I skąd ten wysoki poziom tolerancji, jeżeli znaczy, pan mówi, że to finanse raziły kiedyś lud? Czy nie jestem pewien, czy tolerancji, tylko że no, mimo wszystko jednak Kościół posiada dalej te związki z religijnością. Bardzo trudno jest ludziom z tego, z takiego myślenia jednak o Kościele wyjść, że z jednej strony wiedzą, że tam się różne złe rzeczy dzieją, że te majątki i tak dalej, ale z drugiej strony, tak jak na przykład władza potrafi zarażać Kościół różnymi złymi skojarzeniami z władzą. Tak samo jak gdyby Kościół trochę się też może nie tyle zarażać, co kojarzy, znaczy usprawiedliwia w ten, że jest też przy okazji nie, prawda, w tej religijnej sferze bardzo ważny, ta duchowość tam i tak dalej. Więc to trochę pozwala wybielić te wszystkie skojarzenia, że może to jest niefajne, ale mimo wszystko jednak tutaj mamy jakąś świętość. I wydaje mi się, że to jest też trochę tak, że mamy trochę za krótką perspektywę, bo te procesy takiej sekularyzacji, one trwają bardzo długo. To jakby tak porozmawiać z jakimiś starszymi osobami, prawda, i miałem okazję z nimi rozmawiać, znowu dowód anegdotyczny, ale no innego nie mam, więc tak mogę się tylko na jego podstawie domyślać pewnych rzeczy. To są osoby, które na przykład tak, te 20-30 lat temu w życiu by im nie przeszła przez usta żadna krytyka Kościoła. Nagle teraz jak gdyby krytykują Kościół, ale nadal tam chodzą, dlatego że chodziły tam te 70-60 lat. I to jest siła przyzwyczajenia, i to jest, prawda, taki nawyk społeczny i trudno bardzo to zmienić. No to tak. Także spór Jana Pawła II dla tych osób pewnie się opowiedzą po stronie obrońców. Na pewno, bo dlatego, że to jest trochę tak, że u nich ten Jan Paweł II składa się z wielu różnych elementów i jednym z w większości te elementy się kojarzą pozytywnie, tak? Jakaś taka nadzieja w PRL-u, wszystkie religijne skojarzenia, które no też są. No to był najważniejszy Polak, symbol wolności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, jak weźmiemy tę młodzież, która, tak się wszyscy śmieją, że udostępnia te memy z papieżem i tak dalej, to ta młodzież już nie ma znowu takiego skojarzenia z tym, co symbolizował papież w PRL-u. Dla nich to jest po prostu raczej ta eksplozja tego trochę dziwacznego kultu, która wybuchła po jego śmierci. Mm-hmm. I dla nich to jest tylko tyle, tak? Czyli więc być może oni się sprzeciwiają formom kultu? Przede wszystkim tak. Presji pewnej przede wszystkim na tak, na pewno tak. No bo no, ja pamiętam jakiś czas temu, na którymś z egzaminów, który młodzi mają pisać, mieli napisać taką rozprawkę na temat Jan Paweł II, który po wyborze na papieża pozostał wielkim patriotą. To, tak? No, kuriozalna sprawa. No, jeżeli każe się tak, to nie jest problemowe. To już jest odpowiedź w samym tym, tak? Więc i te wszystkie akademie, na które się ich gania i tak dalej, oni mogą nawet być wierzący, tak? Tylko, że ten przesadny kult, który został wytworzony po śmierci papieża, no w ten sposób oddziałuje, że on wywołuje taką reakcję odwrotną, tak? To zawsze tak było. Władza robi tak, a my robimy tak karnawał, robimy na odwrót, żeby trochę spuścić z tego powietrze, trochę te napięcia rozładować i tak dalej, więc... Mam wrażenie, to będzie już ostatnie pytanie naszej rozmowy, mam wrażenie, że... Trochę pan uspokaja tych naszych duchownych, bo można by było powiedzieć, że
No, najważniejsze, że te osoby pozostają przy wierze. No trudno, no, to nie jest pierwszy raz, przecież są te liczne świadectwa śmiania się z księży w średniowieczu, renesansie i tak dalej, że tam nie tak ożywiecie, jako nauczacie i tak dalej, że to... Nie. Ja bym nie uspokajał jednak. Wie pan dlaczego? Dlatego, że karnawał działa w momencie, kiedy on jest jednak przez tą władzę akceptowany, tak? To znaczy, bo na czym polega karnawał? On polega na tym, że narastają w nas jakieś napięcia, bo władza czegoś od nas chce, my tego nie chcemy zrobić. I narastają wobec władzy pewne napięcia, tak? I najlepiej jest rozładować to napięcie, że sobie gdzieś tam albo się przeklniemy na tą władzę, albo właśnie obśmiejemy, kabaret jakiś obejrzymy, że ktoś tam się śmieje z polityków i od razu jak gdyby te napięcia nam się rozchodzą. I problem pojawia się w momencie, kiedy tego typu... i te karnawałowe jak gdyby zachowania, one są też takim głosem wysyłanym w stronę władzy, tak, że... Nie możemy, no bo my jako zwykli, prawda, zwykłe społeczeństwo, my nie mamy głosu w sprawach Kościoła, tak? Kościół jak gdyby sam sobą zarządza, tam to jest instytucja hierarchiczna. Tam zwykli ludzie mieszkający gdzieś tam w jakiejś małej miejscowości nie mają w ogóle żadnego głosu. Więc jedyna możliwość są takie karnawałowe zachowania, kiedy my z jednej strony spuszczamy sobie trochę parę z tego, a z drugiej strony wskazujemy tej władzy czy kościelnej czy jakiejkolwiek innej, że coś nam się tu nie podoba, że tutaj coś narasta. I Kościół przez lata on te zachowania internalizował w sobie, tak? To znaczy bardzo I często... I utracił to umiejętność? Tak, myślę, że tak. Dlatego, że proszę zauważyć, co się dzieje, bo strajk kobiet w większości przypadków był jednak takim zachowaniem karnawałowym, tak? Że wysyłano w stronę Kościoła bardzo wyraźny sygnał. Ze strony osób, które cały czas mimo wszystko były częścią tego kościoła. Wysyłano sygnał taki, słuchajcie, nie podoba nam się to, co robicie, tak? Przemyślcie swoje postępowanie. I jak zareagował kościół? Powiedział, wy jesteście lewactwo, tak? Wykluczył. Czyli wykluczył te zachowania karnawałowe oddolne. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla kościoła, dlatego że ci ludzie zaczęli mówić, czyli jak Kościół mówi, że ja nie jestem częścią Kościoła, no to ja nie muszę być, tak? No to ja się wypiszę z lekcji religii, to ja zrobię apostazję, to ja przestanę chrzcić dzieci i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i z perspektywy hierarchów kościelnych trochę bym się zaczął martwić o to, dlatego że nie ma jak gdyby takiej intelektualnej tam dyskusji nad tym, że jednak ten karnawał, że jednak ten lud wysyła sygnały, że ma jakąś potrzebę religijną i wysyła sygnały w stronę Kościoła, że nie podoba się temu ludowi pewne zachowania, jakie Kościół prezentuje, a Kościół na to reaguje jedynie w ten sposób, że mówi, ale wy nie jesteście Polacy, wy nie jesteście, my was nie traktujemy poważnie, tak? Wy jesteście tam lewactwo, gendery i inni, tego typu prawda? Rzeczy, nie my, tak? No to ci ludzie zaczynają mówić, okej, no to ja nie będę, tak? I widzimy, w jaki sposób to postępuje, tak? No proszę państwa, jak widać, temat jest jak najdalszy od zamknięcia. Ludowy antyklerykalizm. Michał Rauscher, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że udało nam się rzucić trochę światła, takiego dłuższego światła na to, co się teraz dzieje, proszę państwa, bo to nie jest tak, że w dzisiejszej takiej rzeczywistości cyfrowej tu i teraz, prawda, można mieć wrażenie, że to są jakieś zupełnie nowe wydarzenia, jak cud w Parczewie. Staraliśmy się dzisiaj przekonać państwa, że tak nie jest i że w związku z tym czegoś się dowiadujemy, że kiedy spojrzymy z takiej perspektywy, choćby nawet dziesięcioleci, jak w przypadku tych objawień. Więc raz jeszcze pięknie dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, ja tylko przypominam na zakończenie, że Prawo do Niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu Kultury Liberalnej, a już jutro redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać z Konstantym Gebertem i Wojciechem Jagielskim, czyli proszę państwa, crème de la crème, o jednym z największych konfliktów, czyli XXI wieku, czyli dlaczego wojna domowa w Etiopii ma dla nas znaczenie, dla Europy, proszę państwa. O, to jest ciekawe także pytanie, bo jak wiadomo, geografia skłania nas do tego, że myślę, że coś tam jest gdzieś hen daleko, a tymczasem w dzisiejszym zglobalizowanym świecie te najdalsze konflikty okazują się raz, dwa nam bliskie, a może zawsze tak było.
O tym posłuchają Państwo już jutro. Proszę Państwa, każdy odcinek podcastu mogą Państwo obejrzeć, odsłuchać na YouTubie i w ulubionych serwisach streamingowych, choćby na Spotify. Tam prosimy o ocenianie naszych programów. Algorytmy puszczają rzecz dalej, dzięki temu możemy do Państwa docierać sprawniej i tworzyć jeszcze więcej nowych programów. Teksty polecamy na stronie www.kulturaliberalna, tam eseje o polityce, książkach i kulturze audiowizualnej i to wszystko za to, że nas Państwo wspierają. Dziękujemy za to i zapraszamy w następny czwartek. Raz jeszcze dziękuję bardzo. Ja też dziękuję za zaproszenie.